Wielokrotnie mówię państwu, że najciekawsze rozmowy w tym studiu toczą się w przerwach między naszymi programami. I tak było tym razem. Pani Agnieszka Witkał-Perepeczko. Witam ponownie panią. Agnieszka Perepeczko, to będzie krócej. Krócej, bez tak, dobrze, tak. Okej, okay, dobrze. Pani Agnieszka Perepeczko stwierdziła, że jedynym Janosikiem, jakiego obecnie uważa za prawdziwego Janosika, jest kto? Witold Gadowski. Panie Witoldzie, jak pan się czuje w roli Janosika? To ja jestem tutaj w ogóle zaczerwieniony i zapłoniony, że takie piękne słowa słyszę. I bardzo mi miło, oczywiście łechczą one gdzieś tam. Próżność, ale wracając do realiów, powiem tak. W polskiej historii było dwóch prawdziwych zbójów. Jeden to ten, który mieszka w naszej wyobraźni i mieszkał będzie zawsze, czyli Marek Perepeczko, jako Janosik w serialu Jerzego Passendorfa. To prawda. Wspaniały aktor, wspaniale przygotowany do roli. No wszyscy. Aczkolwiek tak nie było takie pewne, że ją zagra, o czym pani Agnieszka myślę, zaraz opowie. Ale świetnie się przygotował. To po prostu Janosik to Janosik. I okay. nikt nie dyskutuje. A drugi to jest nasz prawdziwy zbój z Tatr, którego odkrył i wyciągnął na światło dzienne Tomasz Krzyżanowski, nieżyjący już znakomity autor z Tatr, z Bukowiny Tatrzańskiej. Jasiek Kubin, który w czasach zaboru austriackiego działał w Tatrach 3 lata jako zbój, wzbudzał popłoch i rzeczywiście był prawdziwym zbójnikiem. Tomek napisał o nim sztukę Gąbica, czyli historia Jaśka Kubina, sztukę w języku góralskim. I proszę sobie wyobrazić, że w Teatrze Witkacego w Zakopanem ta sztuka została wystawiona i jedyne dwie osoby, które się nie kręciły i rozumiały wszystko, to byłem ja i moja mama. Ponieważ rozumieliśmy gwarę. A tu nic. A wszystko, beton, reszta, nie towarzystwo było napływowe. A ty mówisz gwarę. Się, że coś jest, coś tutaj nie dociera? Sasom i godą. No sasom godą. I oni potrzebowali tajtli, napisów po prostu. I zasugerowałem autorom sztuki, żeby następnym razem wystawiali sztukę z ekranem, na którym będą tłumaczenia. Bo przyjeżdżają ludzie z Polski, czy nawet ze świata i nie rozumieją tego, tej pięknej gwary, którą ta sztuka była napisana. Niezwykła umiejętność Tomka, że on potrafił napisać sztukę dramatyczną językiem góralskim i upowszechniam to wszędzie, gdzie mogę, tą informację. Zresztą Tomek wydał też piękną powieść, zanim umarł. Piękną powieść Szara, która też dzieje się w Tatrach, w jaskini Szara. Ale zaczyna się w Republice Południowej Afryki, szpiegowsko-kryminalna, świetnym językiem napisana powieść. I to tak chciałem przypomnieć tego Tomka Krzyżanowskiego przy okazji, że taternika, leśnika, leśniczego z Tatrzańskiego Parku Narodowego, no człowieka wielu talentów, który już... Ale jak pan sam wspomniał, panie Władzie, na początku, pan Marek jest absolutnym Janosikiem. To jest ucieleśnienie Janosika. Kiedyś spotkałem Kwiatkowskiego, scenarzystę serialu, i byłem wtedy młodym człowiekiem, oni mieli taki stolik z Ludwikiem Jerzym Kernem, taki mistrzowski, tam czasami kogoś dopuszczali, czasami nie. Wtedy miałem szczęście, że mnie dopuścili do tego, żebym z nimi siedział, tam w karty zagrał. I ja mówię do Kwiatkowskiego: mistrzu, bo wtedy tak się zwracało, dziś te formy w ogóle już nie istnieją, ale wtedy mistrzu, mówię do niego, jak to było z tym Janosikiem, a on mówi, jak pisałem, to już widziałem Perepeczkę. Mówi, Perepeczkę, bo go w Kolumbach już przyuważyłem. No więc właśnie. Mówi, jaki to jest facet, mówi, to jest ucieleśnienie Janosika, jak pisałem, to już widziałem Perepeczkę, mówił Kwiatkowski. Bo poza Janosikiem przecież pan miał świetne role w Kolumbach, które tak. mnie najbardziej utkwiła w głowie tak naprawdę. Malutkiego, rola malutkiego. Aż malutkiego, tak. czyli olbrzymiego facetu, olbrzymiego tak. mężczyzna. Na panu jak no. wysłał Daniela na... Nabijał na pal przecież. Ale wiesz, to były nogi Azji Marka, pal wjeżdżał w nogi Marka, czego nikt nie wie, dlatego że... Pan Nowowiejski, młody, tak? A czemu nogi dlatego, Marka? Dlatego, że zostały? Daniela były za krótkie trochę. Ale nie wiem, czy za krótkie, bo może po prostu ujęcie było za długie. Co zwracamy tajemnicę, że oglądając tą scenę, oglądamy nie te nogi, co trzeba. Wszyscy byli, ja byłam tak przerażona, dlatego że koń nagle mógł się spłoszyć. No tak.
No i wyobrażacie co, tu jest zaostrzony pal, na tu biuro. Marka, te piękne nogi, takie wspaniałe, umięśnione, są, tu, czekają na ten pal, niby, że to są, ale ja mnie szlak trafił, dlatego że nogi Marka, takie ładne, nagle były jako nogi Daniela, a Marek miał najpiękniejsze nogi, jakie widziałam, naprawdę. Ciekawe, czy później pan Daniel, wykorzystując to, że widziano jego nogi na ekranie, coś miał... Jakiś benefity zyskał się dzięki temu. No, no tego nie wiemy, ale okay. W każdym razie to była taka ciekawostka. Poza następną ciekawostką było to, że Marek by miał straszną tremę przed zaczęciem tego Janosika, bo nie mówił gwarą właśnie. I powiedział, jak ja mogę się nauczyć gwary, żeby górale mi uwierzyli. I zostawili mu, że on mówi tak jakby trochę od siebie. Taką stylizowaną... A poza tym napisała taka dziennikarka, chyba pani Teresa Krzemień. Ja w tej stronie, no musisz spojrzeć na stronę Marka Pamięci, bo tam jest dużo mojej takiej pracy z sercem. I pani Krzemień napisała, że w ogóle się nie nadaje na Janosika, dlatego że jest ponury, że nie robi takich, trąca kolegów i właśnie napijmy się i tak dalej, bo on sobie założył, że będzie właśnie melancholijny trochę ten Janosik, że on nie będzie, nikt go nie nauczył też, nie było żadnej sceny ze Marek fantastycznie tańczył i fantastycznie się ruszał i nie było ani jednej sceny, żeby był taniec góralski, a on by to zrobił genialnie, nikt o tym nie pomyślał, tylko eksponowano właśnie Pyzdre i, a Marek był takim troszkę bohaterem wycofanym. No i miał zupełnie inne. Ale było ryzyko, że w ogóle nie wystąpił jako Janosik. Nie, to przerwali zdjęcia i zawołali innego aktora, bo był bunt, że nie chce mieszkać w hotelu Giewont z kolegami. Bo Marek mówił taki tam wrzask straszny w tym hotelu, bo tam się działy dziwne rzeczy. A tu żoneczka przyjechała i Marek wynajął domek u państwa Cukier naprzeciwko Zaiksu. I myśmy tam spędzali sobie bardzo przyjemne chwile. On biegał rano do Białego, potem przychodził na śniadanie, żoneczka podawała śniadanie, a potem szedł na plan. I potem wracał sobie po zdjęciach i była taka bardzo romantyczna, zakopiańska historia. Ale... zostawiony został cały zespół i był bardzo, no nie podobało się to. I w każdym razie był taki moment, że wezwano Czesława Jaroszyńskiego, który później zagrał jakąś inną rulkę jakiegoś Janosika, który przychodzi z Czechosłowacji, jakiś mają konflikt, mają się bić, ale to była słaba scena moim skromnym zdaniem, ale on był już typowany na Janosika, pan Czesław Jaroszyński, że będzie właśnie zamiast Marka, który się w ogóle nie nadaje. I wracamy do alkoholu znowu. Ekipa, która lubiła wypić sobie po zdjęciach, obraziła się na Janosika, że ten nie chce pić z łobuzami, tylko woli z żoneczką. Tylko woli się spotkać z żoną. Nie tak? Pić tylko. I to, może. To mogło się rozsypać całą serię. Ale a propos języka Janosika, to uważam, że zastosowano dobre wyjście z sytuacji, ponieważ aktorzy nie nauczyliby się tak dobrze mówić po góralsku. To byłoby sztuczne. I górale no byłoby sztuczne, bo byłaby cepelia. Tak? Padają nie po nas. Powiedz, no padają powiedz. Nie po nas. Bo to tak skoro by inni by nie wiedzieli, co jest mówili, o czym oni gadają. Zrobiono to wyjście takie salomonowe, czyli troszkę ustylizowano piękną polszczyznę i tą polszczyzną mówi Janosik i wszyscy. I dziś już nikt nie zwraca uwagi na to, co wtedy toczyła się cała dyskusja, czy tak, czy inaczej. Świetnie to zrobiono i ten serial jest naprawdę, nie starzeje się. I w porównaniu z nowymi osłonami serialu, w sensie z nowym, w ogóle nie, podejście. To tak, łezka to są... wokół się kręci, ale jak to właśnie, coś takiego robiono. Pani była na planie, jak to się stało, że w tamtych latach, kiedy tak, nie mieliśmy techniki takiej jak dzisiaj, no generalnie wydawać by się mogło, że filmy z tamtego okresu nie powinny przejść próby czasu. Tymczasem Janosik czy Kolumbowie są świetnie ciągle wyglądającym filmem, spełniającym wszystkie warunki doskonałego arcydzieła, a dzisiaj te filmy na te same tematy jakoś tak nie zażerają, tak nie są aż tak dopracowane.
Pani była na planie, jak to wyglądało? Poza tym, że się ekipa kłóciła o to, czy można pić, czy nie można pić, i z kim można pić, i gdzie można pić, i dlaczego nie pije, oprócz tego, jak to wyglądało na planie? Pani wielokrotnie była na planie. Ja byłam, no nie wiem, czy tak wielokrotnie, bo raczej czekałam, aż Marek wróci z planu, bo to bycie na planie to jest dosyć męczące i nużące. No i nudne generalnie dla kogoś z zewnątrz. I poza tym może go peszyło, jak ja bym tak stała i się gapiła. Więc ja byłam kilka razy, ale ja myślę, że tajemnicą, że ten Janosik tak dobrze wyszedł, czego Marek się absolutnie nie spodziewał, i myślę, że wiele osób z nim, to była ta poezja, którą Marek miał w środku. Tu jest ta, a tutaj otoczka, że się wygłupiają, że robią bójki, że tam kradną baronę, nie wiem, tego, co grał Kociniak, bogatego. Margrabiego. Margrabiego, dziękuję ci. Uwielbiałem tą postać, zawsze dostawał łomot. Tak, ale to było tak jakby tłem dla tego naszego bohatera, który spełniał warunki tęsknot publiczności. Mhm. Kobiet oczywiście, ale i mężczyźni, szapoba, bo nawet nie uwierzycie, jadę taksówką teraz, jak jestem teraz w Polsce, nie wiem, w maju czy w czerwcu jadę taksówką, a taksówkarz tak się odwraca i mówi tak: niech pani tylko nie pomyśli o mnie, wie pani co, ja mówię, o co mu chodzi, a on mówi, jak ja dalej kocham Janosika, kocham Marka Perepeczko, po prostu tak tęsknię za nim, że jego już nie ma, i mówi: pani Agnieszko, jak ja się dowiedziałem, że on nie żyje, to dla mnie był tak, jakby ktoś z bardzo bliskiej rodziny odszedł. To było tak szczere, to było tak, przecież, no co, ja sobie jadę, a on to powiedział, ja wysiadam, podziękowałam i koniec, ale to dla mnie była bardzo taka wzruszająca deklaracja. Ja myślę, że to właśnie chodzi o tę poezję, której właściwie teraz trudno szukać, bo wszyscy szukają pieniędzy, i gdzieś żeśmy się otępili nawet w tych rolach, nawet w tych filmach, nie ma tego czegoś, co właśnie było w tych czasach, właśnie mówię o Kolumbach, mówię o tych scenach w Janosiku, jest jakiś taki tajemniczy, poetyczny romantyzm, że dobry człowiek, mądry człowiek właśnie tęskni za tym, właśnie przecież, za tym tęskni. A przecież to pokolenie, które wyrosło po ogromnym nieszczęściu, tak? Oni, tak, to i szukanie romantyzmu, czy nikt by się nie spodziewał po ludziach, którzy przeżyli wojnę, którzy przeżyli te wszystkie zniszczenia, widzieli na własne oczy to, co zostało po wojnie z Polski, że oni pójdą w romantyzm i w poszukiwanie samego siebie, tak? To jest, tak. Dzisiaj, ja kiedy wszyscy mają ten luksus, czego, że mają coś w tym kierunku, nie idą. Agnieszka, nie wypada powiedzieć. Wydaje mi się, że Marek Perepeczko był bardzo niewykorzystanym aktorem, ponieważ on niósł w sobie coś takiego przedwojennego. On nadawał każdej postaci szlachetność. Taka głęboka szlachetność była w tych, nawet w tym Janosiku, tak komiksowo skrojonym, on nadawał tej postaci jakiś taki rys szlachetności, jakiegoś takiego wnętrza. I nie tylko, że nie wykorzystano go jako amanta, prawda, który mógł być po prostu w polskim kinie, takiego przedwojennego amanta, prawda, nawet w tym charakterze, to nie wykorzystano go jako aktora dramatycznego. Miał wielki potencjał, wydawało się, że w tych rolach, w których występował, czasem nawet takich drugoplanowych, on zawsze coś w sobie niósł. I szkoda, że tak się stało, bo tacy aktorzy nie rodzą się codziennie, jak widać po współczesnym kinie, no ze świecą można szukać teraz takiego aktora. No i człowiek wielu talentów, przecież występował razem z Alibabkami, bo sobie przeszukałem internet w ostatnim czasie. Ale w ogóle... Ma teledy z Alibabkami, piosenki. No, ale przecież był też w westernie Wilcze Echa. No tak. Prawda? I to western, na koniu świetnie jeździł. No, to klasyczny aktor. Niewykorzystany, ale Marek tego nie rozumiał, dlaczego. Myślę, że to, wie, że to był jakiś jego też dramat cichy, bo on nie był taki, że będzie chodził do Spatifu i zwierzał się reżyserom, że no nie wiem, ten go nie rozumie, czy ktoś tam go nie rozumie, no i może coś się znajdzie, już coś się znajdował. Marek, jeżeli jakikolwiek miał smutek, czy coś go martwiło, to siedział w domu i chciał, żebym ja była gdzieś tam w pobliżu i coś dobrego mu tam gotowała, i to wtedy to takie małe szczęście poza tym, że to, co teraz, no wiesz,
filozofia ścianki, to już teraz nie ma czasu pewno, filozofia ścianki, to ja mogłam mówić i mówić, no że to jest hodowanie ścianki? Strasznej próżności i głupoty w tych celebrytach, znaczy w tych celebrytach ogólnie mówię, nie w moich kolegach, bo oni każą im, ja sama stawałam na ściance, no bo jak, wchodzisz, ale pani Agnieszko, niech pani tutaj stanie, proszę do dwa zdjęcia, i oszołomiona jestem, że strykają, potem oczywiście dają najohydniejsze na pudelki, smelki, ale to już jest drobiazg, natomiast to oszałamia, ale też tworzy głupotę tego, że my stajemy jak jakieś małpy i oni nas fotografują i potem nas omawiają, to jest bez sensu. I to jest smutna konstelacja, że kiedyś, żeby stanąć na ściance, trzeba było być kimś, a dzisiaj, żeby być kimś, trzeba stanąć na ściance, i to jest ta różnica, i na tym musimy skończyć. Ale jakoś przysięgam, tak, nie wyobrażam sobie, że Marek stoi na ściance i odrzuca włosy, pręży się, ja bym po prostu... I sprawdza, czy ma dobrze położony jak makijaż. Kobieta to robi, tak. Sprawdza makijaż, czy dobrze oko ma, czy nie rozmazało się. Znaczy, możemy w ogóle nie mogę sobie tego możemy się modlić, żeby kiedyś znowu zdarzył się taki serial, takie filmy, jakie zdarzały się w tamtej epoce. Ja myślę, że to jest możliwe, że trzeba w to wierzyć. Tak. Agnieszka Perypeczko, Witold Gadowski byli państwa moimi gośćmi w programie Gorące Pytanie. Dziękuję państwu bardzo, bardzo za spotkanie. Ja bardzo dziękuję i za towarzystwo. Dziękuję bardzo. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za towarzystwo. A ja, pani wszystko. Ja przede wszystkim dziękuję dla pani wszystko. Do zobaczenia w kolejnych Gorących Pytaniach. Dziękuję państwu bardzo. Do zobaczenia.